Jest taka grupa zawodowa, która od niepamiętnych czasów cieszy się niesłabnącym zaufaniem społeczeństwa. To strażacy, którzy każdego dnia poświęcają własne życie na rzecz ratowania innych. Mamy cały czas duże poparcie społeczne. Jesteśmy tym zawodem, który ma w notowaniach wysokie procenty. Poparcie i spora sympatia ze strony społeczeństwa nie mają jednak swojego odzwierciedlenia w wielkości środków, jakie rząd przeznacza na odpowiednie działanie Straży Pożarnej. Dofinansowanie wszystkich jednostek, czy właściwie wszystkich komend miejskich i powiatowych w całej Polsce o pewną kwotę pieniędzy. Jest to taka mniej więcej szacowana kwota około 20 milionów złotych na to, żeby po prostu poprawić funkcjonowanie jednostek czy komend w całej Polsce. Kolejnym bardzo ważnym motywem akcji protestacyjnej są wynagrodzenia, a konkretnie brak podwyżek. Strażak początkujący, a staż w Straży Pożarnej tutaj u nas, czy w ogóle w całej Polsce trwa 3 lata. I taki strażak przez 3 lata zarabia na rękę około 1700-1800 zł ma na rękę. To jest przez 3 lata. I później, jeśli, że tak powiem, ma szansę awansować, to może to być kwota 2000 zł, ewentualnie 2500. Strażacy nie mówią o konkretnych kwotach, jakie miałyby wpłynąć na zwiększenie wynagrodzeń. Przypominają jedynie o deklaracjach złożonych przez rząd sprzed kilku lat. Kiedyś dostaliśmy jako strażacy wszyscy około 6 lat temu 300 zł i to było obiecane, że to będzie jeszcze raz w ciągu perspektywy jakichś kilku lat, no i przyszedł czas się dopomnieć. Na zaostrzenie protestu strażacy niestety nie mogą sobie pozwolić. Wyrazem strajku są więc wywieszane flagi i banery. My nie mamy takiej potrzeby, ale nawet takich chęci, żeby zaostrzać protest. Nas ustawodawca zobowiązuje, pozwala nam na to, żeby prowadzić, że tak powiem, oplokatowanie jednostek lub pojazdów. Nie możemy typowo strajkować, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, no nie możemy tego zrobić. Mogą i w przypadku braku pozytywnego zakończenia rozmów zdecydują się na taki krok, urządzić manifestację w Warszawie. Jeśli te nasze sugestie nie zostaną wzięte pod uwagę, no planujemy w najbliższym czasie pikietę w Warszawie. Im większy, że tak powiem, będzie odzew, im więcej osób w to będzie zaangażowane, funkcjonariuszy, tym szanse zawsze wzrastają. Budżety jednostek Straży Pożarnej są niezmienne od 10 lat. Nieraz zdarza się, że brakuje chociażby na podstawowe umundurowanie. Obecnie wszelkie postulaty zostały przedłożone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Do sprawy wrócimy.